Cześć, witam wszystkich, z tej strony Sniper i dzisiaj przed wami znowu bitewka na wspaniałej, niepowtarzalnej lodówce. Znaczy w sumie czy niepowtarzalny, mamy drugi pojazd, który ma podobne działo, czyli Godzilla. Ale lodóweczka, jak widać, dalej po nerfie jest grywalna i da się nią osiągnąć niesamowite wyniki, jak zobaczycie w tej właśnie bitwie, którą zagra Matrax. Bitwa zaczyna się standardowo od wjechania na pozycję typową dla TD-ków na tej mapie. Oczywiście jest to mapa Fjordy. Losowanie z ósemkami, jedna artyleria. I rozpoczynamy od wcelowania się w środek na te medy, lighty, które próbują tam wjechać. Niestety nic nie wychyla się. Tak stoimy. Już minuta pierwsza bitwy mija. A tu damage'a nie ma, nie zapowiada się na tak epicką bitwę, jaka będzie, ale zostańcie do końca, bo wszystko się zmieni już niedługo. Pojawia się Waffentrager, to jest idealny cel, żeby go zdjąć na hita. Ale no cóż, nasze działo postanawia strzelić sobie gdzie indziej. Celność to jest, wiadomo, nie najlepsza. Gdybyśmy ten pocisk zatrzymali, to moglibyśmy zdjąć tutaj T-54 mod 1. Ale niestety, strzał w Waffentragera bardzo nieudany. Kończymy przeładowanie i pojawia się Mutz, który jedzie powoli, obraca się. Łatwy cel. Pierwszy strzał trafiony. Zniszczenie. Tymczasem na południu nasi sojusznicy mają trochę problemów. Przeciwnicy napierają do przodu. Środek to już tym bardziej jest przejęty przez przeciwników. Mimo że mamy więcej zniszczeń, to HP-kowo nie wygląda to tak dobrze. Teraz na północy też zaczynają padać nasi sojusznicy. To może być okazja dla nas, żebyśmy sobie coś tam strzelili. Więc Matrax zajmuje pozycję za krzakami i pojawia się Skorpion. O takiej okazji nie możemy odpuścić, ale schował się. Więc wcelowujemy się w północ. Niestety nie udaje się znaleźć przestrzału. Artyleria przez cały czas próbuje nas trafić. Na szczęście póki co tylko z ogłuszeniem. No wiadomo, jak w lodówkę artyleria trafi, to dużo HP możemy stracić. Jest ISM ustawiony bokiem. I już go nie ma. Trochę mało damage'a, bo sojusznicy już go obili, a mógł spłynąć na strzał. Przeciwnicy środkiem już wjeżdżają na naszą połowę gór, tak można powiedzieć, na naszą stronę. Północ także nie wygląda najlepiej. Na południu przeciwnicy się wycofali. Właśnie ten T57 Heavy pojechał sobie tędy i wjeżdża tutaj. Tak więc pozostaje tylko jedno: wycofać się, bronić bazy. Po 130 PM może już długo nie wytrzymać. Zwłaszcza mając 113 HP. Radzi sobie co prawda z T54 Mod 1, ale T57 Heavy jest już w drodze. Co może dla nas oznaczać, że będzie ustawiony tyłem. Matrax szuka przeciwnika i jest T57 Heavy ustawiony do nas tyłem. Nie do końca przymierzony strzał trafia w bok wieży i wykańcza przeciwnika. 1300 damage'a jednym strzałem
zwiększa nasz wynik uszkodzeń dwukrotnie. Ale sytuacja nie wygląda ani trochę dobrze. Co prawda przeciwnicy nie mają dużej przewagi HP, ale mają dużą przewagę pozycji. I powoli wykańczają naszych sojuszników. Zostajemy sami z naszym sojusznikiem w SU-130 PM na 5 rywali. Byłaby szansa na Kołobanowa, gdyby SU-130 PM padł wcześniej, ale trzyma się i może pomoże nam wyciągnąć jeszcze tę bitwę. I w tym momencie Kołobanow przepada, ale zbliżamy się do zwycięstwa tym strzałem. Typ 61 został zniszczony. 4 zniszczenia na naszym koncie. Damage może niedużo, bo 2700. Ale szykuje się wyciąg. Pojawia się T-30. Niestety nasz pocisk pudłuje, przelatuje nad kadłubem T-30. A my dostajemy porządny strzał za 824. Czyli powyżej średniej. Przypomnę, że T-30 średnio strzela po 750. Swoim działem 155 mm. Teraz nie udaje nam się jej wypaczyć i pojawia się na dole, pod nami. Właśnie strzeliła. Czy to będzie okazja, żeby na nią wyjechać i wykończyć? Matek zdecyduje się pochylić się i strzela w górny pancerz kadłuba T-30, przebijając bez żadnego problemu. SU-130 PM zostaje zniszczony chwilę wcześniej, więc przez kilka sekund byliśmy sami na 4. Teraz to jest sytuacja sami na 3. Ale jak widzicie, HP przeciwnicy mają niewiele więcej. A dla lodówki to nie jest dużo HP. Teraz Centurion. Poświęcamy 370 punktów wytrzymałości, żeby wykończyć przeciwnika. I pozostają dwa czołgi 8 poziomu. Pytanie tylko gdzie. Przeładowujemy sobie. Sojusznik napisał, że Pershing jest na G3. Tak więc w tamtą stronę się udajemy. Tylko pytanie, czy Pershing dalej tam jest? Czy nie przemieścił się? Wyjeżdżamy od środka, szukając przeciwnika. Póki co nic nie widać, ale dostajemy żarówkę. Czyli ktoś tutaj jest. Być może to jest Pershing, a możliwe, że artyleria. Matrak zdecyduje się schować tej dziurze w wodzie. No teraz ma pewne problemy z wyjechaniem. Ale nie sądzę, że zatrzyma go to na długo. I postanawia pojechać inną ścieżką. Bo przeciwnicy mogą w każdej chwili wjechać do naszego kapa. I to się właśnie dzieje. Ktoś kapuje. Czy jest to Pershing, czy jest to artyleria? Nie wiadomo. Wiemy, że ktoś był na środku, a drugi w tym momencie kapuje. Ten ze środka nie miałby czasu, żeby dojechać na naszego kapa tak szybko. Więc znamy pozycję obydwóch.
Wyjeżdżamy na kapa i widzimy, jest Pershing. Pershing chyba nie ogarnia, co się stało. I to staje w tylne kółko. I pozostaje artyleria, która wiemy, że była gdzieś w okolicach środka. Teraz pytanie, gdzie pojechała? Mogła pojechać z powrotem na swoją bazę? Co raczej byłoby nieintuicyjne dla artylerzysty, bo on pchałby się do przodu na bazę przeciwnika. Kapować, ściągnąć go do siebie. Może trafić za to 650. Więc wyjeżdżamy na środek. Patrzeć na najbardziej oczywistą ścieżkę. Czyli właśnie ten tutaj przesmyk. I pojawia się artyleria dokładnie w tym miejscu, gdzie by się jej można było spodziewać. Strzał z woleja, trochę przymierzony, wykańcza przeciwnika. Kończymy z wynikiem 5786 uszkodzeń, 8 zniszczeń. W żadnego przeciwnika nie trzeba było strzelać dwa razy. Za taką bitwę otrzymujemy oczywiście M-kę, medal Radleya Waltersa oraz medal specjalisty, do tego duży kaliber za 5786 uszkodzeń. Oczywiście jesteśmy pod względem expa pierwsi w naszej drużynie, 1130 bazowego. Mam nadzieję, że bitewka wam się spodobała. Do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Do zobaczenia, cześć, pa pa.